Witajcie kochani, tak długo mnie nie było, aż za długo, ale dużo pracy. No i trochę się pochorowałam i trochę moje ręce pochorowały i normalnie od pobierania krwi to miałam takie siniory, że trochę było wstyd pokazywać, zresztą wszystko jest u mnie nie tak, ale robota idzie do przodu. I tak naprawdę dzisiejsze spotkanie włączyłam, nagrywam, że tak powiem, tak, żeby wam coś pokazać. Zanim to skończę i wydam dalej te prace, chciałam wam pokazać, na czym pracuję ostatnio. Czekajcie, ściszę sobie tutaj, bo tu mi tu film leci, bo ja tak włączam sobie filmy i one sobie lecą, a ja pracuję i pracuję dość rzetelnie. Zresztą widzicie moje biurko, tu jest naprawdę wszystko na tym biurku i usiłuję jakby skończyć dwa albumy. Jeden mam taki na wpół skończony i zaraz wam go pokażę. Drugi też mam taki na wpół skończony i też go wam pokażę. Generalnie w sumie chciałam nakręcić ten film, żeby pokazać wam pewien gatunek albumu dla ludzi, którzy są roztrzepani, nie potrafią niczego zrobić prosto, nie rozumieją istoty bindowania i tak dalej. Pokażę wam taki album, ale na razie pokażę wam dziewczyński album ze Stamperii. On jest jeszcze taki sotę, naprawdę, naprawdę. Tak to się robi, dziewczyny, jakbyście nie wiedzieli, nie wiedziały, to tak się to robi. Mam nadzieję, że mój telefon będzie nagrywał, bo mam nowy telefon i naprawdę on nie bardzo chce ze mną współpracować, ale mam nadzieję, że pykniemy sobie to. Okładka jest obłożona tym welurkiem z Actiona. I jeszcze podłożyłam, chyba najlepiej będzie jak wstanę, wiecie, bo będę kontrolować ten telefon, ja się go strasznie boję, bo on się wyłącza mi i czasem gadam i nic nie nagrywa. Dobra, wstaję i będę wam to opowiadać, mam przeziębiony głos zresztą, słychać. Teraz tak, dziewczyński i ze Stamperii, ale tak naprawdę główny zamysł tego albumu był, że zrobię właśnie z tą baletnicą ze Stamperii te nowe papiery Doroty Kotowicz. Więc tu był ten zamysł, ale stwierdziłam, że ta dziewczynka jest zbyt mała na to i przeszłam szybko na stamperiowy i tutaj jakby pożeniłam dwie kolekcje, bo pożeniłam kolekcję Pink z kolekcją tą dziewczyńską taką, ja nie wiem jak ona się nazywa, ale tam dodatki są z tej kolekcji i to pożeniłam wszystko razem. Jeszcze to nie jest skończone, ja wam pokazuję tylko taką, wiecie, pracę jeszcze bardzo sotę. Oczywiście zapinanie to z Tediego i ten kawałek papieru, to zapięcie właśnie pochodzi z kolekcji tej baletnicowej, bo już tak się zaparłam, że będę tą baletnicową robić, ale mi, że tak powiem, nie pykło, więc pasek zostaje, ale on kolorystycznie, wideo przykładuję, on kolorystycznie naprawdę bardzo pasuje. I tutaj zaczynamy zapinanie na napa. Ale tak, jeszcze patrzę na nie z taką niepewnością, czy tego napa tu zostawić, czy go przypadkiem nie wyjąć, wkleić jakąś ozdobę po prostu papierową z magnesami. I tak się noszę z zamiarem, więc wiecie, jeszcze mam czas na to, żeby podjąć taką decyzję. No i wodospadzik wklejany. Tu są dodatki z kolekcji Pink. Wykroiłam narożniki, troszeczkę się, wiecie co, jak dałam kraftowe i tak przymierzałam się, bo widzicie, z papieru kraftowego, dałam kraftowe, to one się bardzo rzucają w oczy, więc skroiłam tylko z tego papieru i tak sobie pomyślałam, że nakroję tych narożników więcej, dam do tego jeszcze te papierki do klejenia zdjęć i to naprawdę myślę, że osoba, która zamówiła u mnie ten album, to sobie da sobie radę. Oczywiście są kieszenia w każdej jednej. Jest 7 kart. Nie wiem dlaczego ubzdurałam sobie, że muszę koniecznie 7 kart zrobić, bo grzbiet ma 9 cm. Więc tutaj wiecie, no poszłam naprawdę głęboko. I tutaj wiecie co, wypracowałam sobie kwiatuszki na tych na spinaczach, te, które robiłam tutorial na te kwiatuszki, one świetnie tutaj i z tego resztek po prostu ścięłam i wsadziłam. To samo zrobiłam, widzicie tu, no schodź, o. To samo zrobiłam takie też z resztki dziurkaczem i też zrobiłam takie dodatki. Tu jest coś takiego, taki mechanizm w sumie pop-up.
kawałek koronki. To jest naprawdę, nie sugerujcie się, ja wam tylko pokazuję techniczną jakby stronę, nie, bo to jeszcze jest naprawdę nieskończone i tu jest na wskazówki obydwie te strony, więc one tutaj jeszcze muszą być troszeczkę naładowane, żeby to się zamykało. Z drugiej strony analogicznie to samo, tu dwie takie kieszenie i tutaj jest właśnie z tej dziewczyńskiej kolekcji i dwie takie, widzicie, kieszonki. O, na te karty. Tu wsadziłam, żeby było wiadomo, że tu jest rameczka na zdjęcie i otwieranie. Wszystko, tu jest bardzo dużo magnesów, bo jak stwierdziłam, że to musi mi się trzymać i koniec, kropka. Czekajcie, bo tutaj sobie, aha, ta strona jeszcze też tu nie jest przystrojona, jest też kopertą. Ja bardzo lubię tę wersję. Bardzo lubię tę wersję właśnie tej koperty na całą stronę, że karty wchodzą do środka i jeszcze oprócz tego jest tak zrobione, że tu można zdjęcie wkleić, jeszcze tu można zdjęcia wkleić, więc wykorzystana przestrzeń, tym bardziej, że ten album nie jest wielki, bo on ma raptem 16x16, on nie jest duży, ma 7 kart i on musi zmieścić jakąś tam liczbę tych zdjęć. Pół strony, tak jak robiłam album jest z papieru Scrap 8, pół strony i tutaj takie, no, pop-up i siedzące zające. Te zdjęcia fajne, duże mogą tu wejść, ozdobniki z tej dziewczęcej kolekcji. Tutaj karta wyciągana i tutaj taki ładny shaker. Tą skóreczkę taką unikornową kupiłam w Teddym. I taki szejkarek kąpiący się laluni, że tak powiem. I ta karta jest cała wkładana w stronę. I ona też jest tu na magnes, że ona mi się tej strony trzyma. Więc no i ja tu postawiłam na magnes Belliband. I tu po prostu nic gruchy, nic pietruchy, wyskakuje niebieska strona. Specjalnie tak zrobiłam, żeby ona jest taka turkusowo-zielona, taka no niebieska, nie wiem, naprawdę ciężko mi jest określić ten kolor. Model z kolekcji, kartka wkleiłam do tego po prostu, naprawdę żadnych takich jakichś wielkich hi-fi'ów. Rodzina cała, tak się składa w ogóle cała ta rodzina z osobników, więc... I tutaj was zaskoczę, bo to jest z kolekcji, chyba to jest z Craft O'Clocków. Ale z kolekcji nie wiem, ja w ogóle się nie rozeznaję w ich kolekcjach. Także wiem, że kiedyś kupiłam na zlocie właśnie te dodatki i z tych dodatków wykroiłam tę całą rodzinę i też połówka strony. I tutaj wiecie co, oglądałam, jakoś tak się zdarzyło, że w trakcie pracy nad tym albumem widziałam, ktoś zrobił kartkę taką, czy na YouTubach, czy na jakiejś grupie facebookowej widziałam, ktoś po prostu w takim schemacie zrobił kartkę i zrobiłam, a dobra, to ja sobie to przystosuję do albumu i przystosowałam do albumu na magnesy. Tu są dwa magnesy, tutaj jest jeszcze jeden, bo jeszcze sobie dodatkowo, że tak powiem, utrudniłam sytuację, nie wiem co mi po prostu siadło na łeb i zrobiłam to z grubego papieru, więc to było sztywne i takie, wiecie, sprężynujące, więc powiedziałam, muszę tam wsadzić na tyle magnesów, żeby to się chciało trzymać. Tu muszę jeszcze jakieś dędadełko, wiecie, podczepić, żeby mieć za co chycić to i pociągnąć. Póki co heksagony przykleiłam, takie trzymadełko. Naprawdę, tu jest jeszcze dużo roboty, ale pokażę wam schemat tej. To tak wygląda. To była kartka, ją przystosowałam jako stronę albumową, więc tu można sobie maty jeszcze, jak ktoś chce, to maty może wsadzić na przechowanie. Ale myślę, że to może niekoniecznie dobry pomysł, bo gdyby to było w poziomie, to jeszcze tak, ale w pionie to wypadałoby, ale znaczy zdjęcia takie całkiem ładne. No i ostatnia strona to jest rameczka i no harmonikowy ten, Boże, układ. I to jakby jest wszystko w tym albumie dziewczęcym, bo to jest akurat zrobione dla rodzeństwa, dla dziewczynki. I teraz pokażę wam chłopacki album, nakręca się to chłopacki album. I powiem wam tak, to jest jeden z takich rodzajów albumu, który zrobi każdy. Początkujący, zaawansowany będzie miał z tym problem, bo ten nieład to po prostu będzie go zabijał. Ale osoby początkujące, które nie potrafią czegoś zrobić prosto, to nie jest ułomność, to jest po prostu taka zaleta
niektórych, że robią wszystko krzywo. Ja robię krzywo, jestem z tej grupy krzywych, że tak powiem. Mimo okularów i tak po prostu będę cięła krzywo. Fiskarsa mam teraz, to ten fiskars za mnie kroi prosto. Mam tak już opanowane wytyczne na tym, że kroi prosto, po prostu jest rewelacyjny. Jeżeli naprawdę kiedykolwiek będzie was sędziało te ponad 300 zł i chcecie dobry sprzęt, dobrej jakości, to zapraszam do tego fiskarsa, tego wiecie, przesuwnego, tego olbrzyma. Pokazywałam go u siebie na kanale. Ale tak, idę dalej do tego albumu. A jeszcze czekajcie, czekajcie. Lecę. I jeszcze, moi drodzy, bo tam zostały resztki papieru, więc co? No dla dziewczynki do tamtego albumu dorobiłam jeszcze notesik. Ma dziewczynka na imię Lena i dorobiłam notesik z reszteczek i będzie miała fajny notesik jeszcze różowy, perłowy. On tu wygląda taki łososiowy, ale jest różowy, perłowy ten długopis i będzie miała fajny do albumu dodatek. Myślę, co, jaki dodatek do chłopaka zrobić, ale dobra, do albumu. Okładka, tak, grzbiet mam na 9 cm. Tak, to klej tutaj, ten klej tutaj coś tak się wyświecił. To jest klej introligatorski, bo mi się zachciało introligatorskim, ale ja go skleiłam na tej taśmie takiej, tej bawełnianej z Akciona i on jest bardzo plastyczny, patrzcie. Po prostu bajka, nic się tutaj nie naciąga, nie boję się, że jak otworzę, to po prostu szlak to trafi. Tak wygląda z góry, tak wygląda z dołu, bajzel tam jest totalny i musicie wiedzieć, że tutaj jest 21 kart. Ja zaczęłam go stroić, ale wystroję sobie go później do końca. Chciałam wam tylko pokazać taki schemat takiego albumu i myślę, że zrobię wam tutorial, żebyście mieli pogląd na to, jak to się klei. I powiem szczerze, że ja to kleiłam po prostu na oko. No po prostu tak, o wiecie, wklejałam i imaginowałam sobie, że tak powiem, jak będą mi tu karty wchodziły, jak one się będą zasłaniały, jak będą się pokazywały, kiedy będziemy oglądać ten album. No i zaczynamy. 21 kart. Nie jest wykończony, oczywiście nie jest jeszcze, wiecie, ja go zaczarowuję w tej chwili na magnesie i myślę, że tutaj sobie spokojnie można robić opisy do zdjęć, bo tutaj zdjęcia wchodzą. Widzicie, tu wejdzie duże, tu wejdzie małe, czy dwa mniejsze tu wejdą. Tu wejdzie nawet zdjęcie i na magnes jest miś. Karty nie są, niektóre, będę zresztą wam pokażę. Tu macie jedno całe duże zdjęcie. Tu jedno zdjęcie nawet i opis można wkleić taga białego albo czarnego i dać żelopis biały. Ale myślę, że taga białego do opisu. Bardzo spokojnie. Tu jest na magnes taka mata. Tu jest taka chorągiew. No dziwnie to wygląda, wiem. Następna mata. Następna mata. Tu jest belly band. Tu jest, o czekajcie. Tu jest kieszeń. I tu jest, czekajcie, bo ja tak wiecie na stojąco i tak mam okulary do bliżej, a tu powinna mieć do dali. Dobra, tu jest kieszeń w środku, tu jest kieszeń, tu są maty na zdjęcia, mata na zdjęcia, miejsce na zapiski, świetne, takie, taką mniejszą zrobiłam, tu następna mniejsza, tu już sobie szykowałam, żeby tu na magnes tak przykleić, bo tu, o widzicie, nawet magnes jest, o, bo tu jest ciufcia. To jest oczywiście kolekcja Vintage Boy, laserowelowe. Tagi i kieszoneczka, widzicie. Tu są dwie kieszonki, jedna, druga. I do tego jest jeszcze otwierana. Więc tutaj naprawdę duże zdjęcia i dużo zdjęcie pomieści. Tutaj duże zdjęcie. Tutaj skleiłam. Nie przeanalizowałam tego tak naprawdę do końca, bo myślałam, że mi taki kawałek tego bindowania uniesie te koperty, ale niestety nie uniosło, więc muszę sobie tu ładnie wklejeczkę zrobić tego bindowania. No trochę pokamuflować, że tak powiem. I to jest po prostu obklejona koperta. Srebrna koperta, znalazłam srebrną kopertę, też akcjonowa. I tą srebrną kopertę obkleiłam tymi papierami. Mata na zdjęcie. Tu takie otwieranko bez magnesu,
Już tak trochę, no niektóre ozdoby, że tak powiem, przyczepiłam. Tu jest, widzicie, o, że samolot i tu wchodzi zdjęcie. Może wejść zdjęcie. I nie wiem, czy maty właśnie będę robić i te maty będę tu na kolejne duże zdjęcia, tu na kolejne duże zdjęcia, widzicie. Mniejsze, mniejsze, tu jest kieszeń. Tu jeszcze na tych jeszcze mogę popracować, wypracować i zrobić też kieszenie albo jakieś kopertki. To nic tu mi nie stoi na przeszkodzie. I tu jest chyba ostatnia ma taka strona i jest duża, też na magnes i jest duża. I widzicie, tu jest 21 kart. Bindowanie jest po prostu na oślep. Ja Wam pokażę. Nacięłam sobie najpierw paski. Takie zrobiłam, widzicie, takie, może chciałam powiedzieć, pobrudzone. Wyszczępione są brzegi na tym bindowaniu. I zrobiłam to tym nożykiem, który kupiłam w Kohinoor ostatnio. Kto mnie ogląda, to wie, co kupiłam w Kohinoor ostatnio. Taki obrotowy nożyk mały. I mam bindowanie na centymetr i na pół centymetra. I takie paski sobie nacięłam na szerokość. Tu troszeczkę zmarnotrawiłam papieru, ale zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Jakby wycięłam sobie te paski, widzicie, na takie strony, jakbym chciała największą stronę. I dopiero te paski, w miarę jak kleiłam sobie to bindowanie, cięłam na różne sposoby. Na przykład chciałam kartę, powiedzmy, 10-centymetrową, to ucinałam 10-centymetrowy pasek i na przykład z jednej strony chciałam 10-centymetrową, ale z drugiej strony chciałam mieć, powiedzmy, 3. Ja hipotetycznie Wam tylko pokazuję. I to jest moje bindowanie. I ja je wklejałam po prostu na rozum, że tak powiem. I to było moje bindowanie, które wklejałam. Później brałam sobie na przykład to bindowanie półcentymetrowe. Ja Wam tutorial, jeżeli chcecie, tutorial Wam na to zrobię, jak ja to robię. Na pewno myślę, że album z papierów akcjonowych pójdzie i tu później na przykład te półcentymetrowe mogłam wkleić dodatkowo tu, albo jeszcze inaczej, krzywo tu mam teraz, wycinacie jeden ten listek. Ja to krzywo robię teraz, tylko tak, wiecie, Wam opowiadam, po prostu, przy niedzieli, żebyście mieli. I taką połóweczkę na przykład wklejałam, powiedzmy, w ten sposób. I tu mi się budowały, w tym momencie zbudowały mi się trzy takie skrzydła na jednym bindowaniu. I ja je na różnych poziomach kleiłam. Tutaj w niektórych miejscach, naprawdę, wierzcie mi, i krzywo to mam poklejone, bo jest krzywo poklejone, ale wszystko tylko dlatego, że jest w różnych kondygnacjach, nie ma to znaczenia, naprawdę. Najważniejsze jest tylko tu. I tu, żebyście mieli, żeby nic Wam nie wychodziło, ale to po środku, czy to będzie prosto, czy to będzie krzywo, naprawdę nie ma znaczenia większego. Tam są takie ubytki, widzicie, że na przykład tu mam takie czarne. Ja już sobie znalazłam sposób, jak to ładnie wypracuję na koniec, ale jak to wypracuję, to Wam to wtedy wszystko pokażę. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was zapraszam do grupy akcjonowej Skrapuj z Akcjonem. Tam się dzieją fajne, ciekawe rzeczy. Trochę się bawimy, trochę się poznajemy. Na razie link do grupy pod filmem. Także nad tym sobie teraz pracuję ciężko i normalnie ze skupieniem. Skończę, mam nadzieję, że zdążę jeszcze Wam pokazać gotowe już prace, jak będą już takie, wiecie, wystrojone, bo jeszcze dędadła, jeszcze trzeba to wypracować ładnie. Więc jak to tylko skończę, to mam nadzieję, że zdążę Wam jeszcze nakręcić film, zanim je oddam właścicielce. Także to by było na tyle, moi drodzy, przy niedzieli, bo to nagrywam w niedzielę. Zaraz to obrabiam i Wam wrzucam. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, chyba zegarki przestawiamy, co? Czy mieliśmy przestawić już? Normalnie sama jestem szalona i nie wiem, ale dobra. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Jestem w dobrym nastroju, mimo, wierzcie mi, jestem tak przeziębiona, że głowa boli. Na razie. I zapraszam do grupy Skrapuj z Akcjonem. Na razie, pa.